Tak wyglądają pszczoły na komórce 4.9. To jest macedonka. Woda nam się zepsuła. Piękne słońce było rano. A teraz zbiera się na deszcz. Miód. No, widać, że małe komórki. Musimy zawsze tak samo plastry układać, jak były włożone. Te pszczoły nie były traktowane żadną chemią. I nie będą, chyba że będą w złym stanie. Będziemy ratować jakimś ekologicznym środkiem, który pokażemy. Matka czerwi jaja składa. Patrzmy, czy mamy pszczoły bez skrzydeł i czy jakąś warozę widać na pszczołach. Rodzina była utworzona w zeszłym roku na Dzień Dziecka. Tu matka czerwi. To jest komórka 4.9. Ja nie widzę żadnych pszczół bez skrzydeł, ani waroza, żeby po pszczole biegała. Być może, że jest w czerwiu. Nie będziemy testów żadnych robić. Zobaczymy za miesiąc, dwa. Będziemy ich filmować też. Tu jest troszkę niedorobione, bo nie mieliśmy jeszcze w tamtym roku porządnej węzy 4.9. Dostaliśmy dzięki uprzejmości jednego z pszczelarzy wielkopolską węzę i ją tu wkleiliśmy w Langstrota. Pachnie wrzosem coś. Pszczoły były zimowane bez żadnego ocieplenia na trzech korpusach z otwartą dennicą osiatkowaną pokarmu. Jak widać, nie wiem skąd tyle mają. Nie były dużo podkarmiane, trochę miały miody zostawione. Tu na bokach sobie natrutnie dobudowały, jako że była węższa węza. Nie widać wirusa zdeformowanych skrzydeł ani warozy na pszczołach. A czy jest w czerwiu, to się okaże za miesiąc. Możemy ten test zrobić, wycinając troszkę czerwiu, ale szkoda, nic tu nie ma żadnych symptomów.